Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak Państwa tutaj dużo przyszło na ten wykład. Chciałbym troszeczkę inaczej poprowadzić dzisiaj. Postaram się nie omawiać samego narzędzia, a rozwiązać pewien problem, którym mam nadzieję, że będzie dla Państwa po prostu ciekawy. Zajęliśmy się monitoringiem już dawno. Może w ogóle powinien się przedstawić. Artur Bicki, firma MK. I ten monitoring związaliśmy z projektami open source'owymi. Wybraliśmy sobie narzędzie OP5 Monitor, który doskonale nam się tutaj w Polsce sprawdza. Jakoś jest tak, że nasi operatorzy w kraju lubią środowisko otwarte, ale z drugiej strony też nie chcą być ograniczeni do produktu pudełkowego. W związku z tym bardzo nam się z tym dobrze pracuje. W obszarze w ogóle monitorowania też często rozmawiamy o zagadnieniach sieciowych, dlatego również mamy w ofercie Scrunching Zero, który dotyka obszaru analizy sieci. Pokazuje skąd, dokąd, kto, jakie pakiety przesyła. Analizuje NetFlow, IPFix, S-Flow. Często we wdrożeniach w ogóle działuje, ma silne kompetencje linuxowe, dlatego też taki temat myślę, żeby się też również nadawał na dzisiejsze spotkanie. Systemy backupowe klasy Enterprise Open Source. To jest coś, myślę, że w pewnym momencie też pokażemy na prezentacji. Zawsze na wdrożeniach też pokazujemy analizę warunków środowiskowych. Tak? Tym się zajmujemy, ale jaki my chcemy dzisiaj problem rozwiązać? Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewne zagadnienia, które jest związane z systemami monitorującymi. Podczas wdrożeń, myślę, że tak jak siedzimy tutaj, to się zgodzimy, że system monitoringu jest konieczny, tak, w firmie. Jest on takim systemem, na który sobie patrzymy rano przed pierwszą kawą, żeby w ogóle zobaczyć, co w tym naszej infrastrukturze się dzieje. Jest to takie podstawowe źródło informacji, jak te nasze systemy się zachowują. Pokazuje zestawienie, jaka jest liczba informacji, już nawet taka policzalna. Po naszych wdrożeniach, jeżeli weźmiemy mały system, 80 hostów, to jest związane z liczbą IP w środowisku klienta, zazwyczaj konfigurujemy około 500 serwisów. Serwis to jest coś, co odpowiada za sprawdzenie zajętości dysku, obciążenia CPU. Jedno zapytanie jest jednym serwisem. Wynika tak z naszej pracy, że mamy około 50-100 zapytań na serwer podczas wdrożenia. Tak? Ale mamy też wdrożenia, gdzie mamy 1500 hostów, 30 tysięcy serwisów, 60 tysięcy serwisów. Takie wdrożenia mamy zakończone. Oznacza to ostatnie hasło, czyli że po wdrożeniu systemu monitorującego mamy ogromną ilość informacji z infrastruktury. Taką kopalnię wiedzy, która w momencie wystąpienia awarii pozwala nam przesuwać się po osi czasu, patrzeć, co tak naprawdę zawiodło. 60 tysięcy wskaźników, to jest ogromna wiedza. A ja chcę pokazać, że troszeczkę brakuje nam połączenia tych wskaźników z tym, o co pyta nas biznes, co chcemy zaraportować. To nie jest takie jednoznaczne, jak połączyć te 60 tysięcy informacji z tym, czego oczekują decydenci. Z naszych przeprowadzonych wdrożeń właśnie płynie ta wiedza, że pokrywając monitoringiem szeroki zakres, cały czas mamy problem, jak pokazać raport dla zarządu, że nasze core'owe aplikacje funkcjonują poprawnie. Warto sobie postawić takie pytanie. Kim jest użytkownik naszego systemu monitoringu? Bo oczywistym taką pierwszą odpowiedzią to jest operator, tak? Administrator linuxowy, bazodanowiec, sieciowiec. To te osoby, ich praca przekłada się na bardzo dobre wdrożenie. Tak? My sama jako firma wdrożeniowa sami takiego narzędzia nie uruchomimy, to jest niemożliwe. Bazujemy zawsze na rozmowie z operatorami na poznaniu środowiska. Ale ta osoba to jest jeden z użytkowników, bo kolejnym takim użytkownikiem aplikacji w dużych firmach pojawia się biuro nadzoru infrastruktury. Dział, który siedząc w jakimś pomieszczeniu ma przed sobą monitory LCD, duże na ścianie zawieszone, który patrzy na pewne dane zagregowane. Już troszeczkę inaczej niż operator. Ma wskaźniki
sprawności aplikacji i natychmiast ma zareagować. Nie tylko patrzeć, ale też instruować, wymagać pewne proceduralnie zgłaszania przerw serwisowych, odnotowywania pewnych restartów, żeby komunikacja w dziale była zachowana. To taką rolę biuro nadzoru pełni. Jest jeszcze trzeci rodzaj użytkownika systemu monitoringu, czyli decydenci, tak? Kierownicy, dyrektorzy działu, SLA manager. To jest w zależności od tego, w jakiej firmie, jak się stanowisko nazywa, osoby odpowiedzialne za usługi, osoby, które muszą jednoznacznie powiedzieć, dlaczego coś nie działa, jak działa. Potrzebują te trzy grupy, bazują na tych samych danych, ale zupełnie inaczej trzeba im to pokazać. Ja wykorzystam tutaj system, który mam przygotowany dla Państwa. Zobaczymy, czy podłączenie internetowe mi na to pozwoli. Chciałbym pokazać te trzy podejścia, tak, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Jakiego... To jest trochę za duże. To jest system demonstracyjny, który u nas pracuje tak na nasze potrzeby, na potrzeby wdrożeń. Jeżeli zaprezentujemy sobie konkretne technologie, monitoring AX-a dla przykładu, widzimy dużą liczbę informacji, tak? Informacje o dyskach, o procesorze, o zajętości, o system time, user time, IO waity, to są takie wskaźniki bardzo inżynierskie. To jest wiedza zdobyta poprzez dialog z operatorami. Informacje o multipathie, o kartach sieciowych. To będzie powielane dla każdej architektury. To właśnie wpływa na tą liczbę 60 tysięcy serwisów u klienta, tak? Monitoring zon solarisowych, przepustowości, wymienione są aplikacje, które najbardziej zużywają procesor, najbardziej zużywają pamięć, obciążenia. Każdy operator tutaj musi wierzyć swoją wiedzę włożyć, tak? Czyli ile danego typu procesów powinno pracować w systemie. Wszystko jest tutaj do ustawienia. Może powinienem zacząć od systemu Linuxowego, który jest najbliższy na tej konferencji zwłaszcza. Tak system prezentuje informacje, tak? Od razu widać, że ta informacja jest bardzo konkretna i jest zrozumiała tylko przez operatora, przez specjalistę danej technologii. Zupełnie innego podejścia będzie wymagał wspomniany dział controlling, tak? Dział nadzoru. Oni będą chcieli mieć pewne lampki, które są powiązane z usługami, które pozwolą im na szybkie reagowanie, nawiązanie komunikacji z operatorem, ale nie mogą wychodzić w takie szczegóły. Tak? Spróbujmy też zrobić taki widok wspólnie właśnie dla działu kontroli. W naszym rozwiązaniu jest przygotowana już do tego... Projekt NAGWIS, który został tutaj wkomponowany, umożliwia połączenie dowolnej grafiki. To może być obraz szafy rakowej, może być obraz usług, tak jak byliśmy na poprzednim slajdzie, poczta, internet, systemy centralne, systemy ERP-owe. Naniesienie na to żywych lampek z monitoringu, tak, tych informacji. I teraz w bardzo prosty sposób ja mogę dodać sobie ikonę związaną ze stanem urządzenia, ze stanem serwisu, grupy serwisowej i stworzyć taką wizualizację. Serwer DNS-owy. Od razu widzimy, jaki ma charakter ta wizualizacja. Ona pokazuje najgorszy stan ze wszystkich składników poniżej. To jest właśnie dobre do takiego centralnego prezentowania informacji, ale będzie zaburzało nam raportowanie. Jeżeli byśmy chcieli oprzeć o to raporty dla zarządu, to będzie za dużo błędów. To nie jest tak, że od razu aplikacje nie działają, jeżeli tutaj ten ekran jest czerwony. Każda infrastruktura ma swoje błędy. Jeżeli o nich wiemy, to już jest dobrze.
przykład jeszcze innej wizualizacji, gdzie możemy całą infrastrukturę wrysować w komponent NACWIS i połączyć to tak lampkami, żeby i mieć transmisję na portach i jednocześnie w żywotność serwerów obserwować. I dochodzimy do takiego elementu, który pozwoli nam zobrazować aplikację, która się składa z kilku komponentów, taką naszą usługę dla pracowników w firmie. Tak? Na razie zobaczymy to na prezentacji, ja postaram się to pokazać też na żywo w systemie. Prosty temat, czyli dostęp do internetu. Ten komponent, który tu jest zobrazowany w moim narzędziu, nazywa się komponent otworzenia business objectów. Tak? To jest taki obiekt biznesowy, aplikacja biznesowa, gdzie możemy połączyć logicznie serwisy, te 60 tysięcy właśnie spiąć pewnymi spójnikami logicznymi, pozwolić na stworzenie grup, połączyć to logicznie. Tak jest tutaj dla przykładu na przykład DNS-ów czy prowajderów internetowych poniżej, gdzie wybieramy sobie, jak ma zachowywać się lampka zbiorcza grupy w wyniku pracy jej komponentów. Tak? Czyli tutaj akurat jest zaznaczony najgorszy stan. Zaraz sobie spróbujemy zrobić taką aplikację wspólnie. To jest próba odzwierciedlenia prawdziwej pracy aplikacji, jak ona zależy od routerów, od serwerów i jakiego typu awarie mogą się zdarzyć, które nie spowodują jeszcze zaburzenia całej aplikacji. Ja przygotowałem dla Państwa takie środowisko demonstracyjne. Mamy tutaj komputer w infrastrukturze, komputer PC-towy w oddziale. Użytkownik łączy się raz jednym łączem, raz drugim do centrali firmy i tutaj będzie korzystał z aplikacji centralnej. Tak ją nazwiemy. Ten sam widok na żywo w systemie. Tak, środowisko klienta. Nasza serwerownia. Będziemy potrzebowali do naszej aplikacji centralnej dwóch serwerów bazodanowych. Wykorzystamy dwa DNS-y. I tutaj się gdzieś kryje jeszcze serwer FTP. Spróbujemy stworzyć taki komponent. W aplikacji jest do tego osobny moduł. On pozwala właśnie nam na wprowadzenie takich łączników. Tworząc tą aplikację, od razu musimy mieć w głowie, jak ona mniej więcej działa. Tak? Ja to mniej więcej tak wyrysowałem. Nasz silnik ERP-owy, DNS-y, bazy danych, połączenia internetowe i stacja użytkownika. Jeżeli zaczniemy od góry tego naszego drzewa, tak, bo tak będziemy rysowali tą aplikację, będziemy ją rozbijać na takie grupy, na liście, tak jak mówię, drzewa takich usług, no to będzie to wynik, ten stan będzie musiał być wyliczony w pierwszym kroku, wybierz najgorszy stan, tak, to tak się nazywa, czyli najgorszy stan. Ja pokażę zaraz dlaczego, może w tym momencie jeszcze to nie jest takie oczywiste. Aplikacja centralna. Mamy. Po kolei dodajemy grupy, które będą składały się na naszą aplikację centralną. Zacznijmy od tych serwerów DNS-owych, one są proste. DNS-y, charakter jest taki, są dwa, jeden może ulec awarii, więc grupa DNS-owa będzie wynikała ze stanu, wybierz najlepszy stan z poniższych, tak? Tu mamy usługę DNS. I do tej gałęzi drzewa dodamy sobie dwa serwery, no właśnie DNS-owe. Jak widzimy, to dość sprawnie przebiega, ten kreator jest zupełnie intuicyjny. Mamy jedną załatwioną rzecz, wspomnieliśmy o bazach danych. Na takiej samej zasadzie dwie bazy danych są, pracują w klastrze, więc możemy też bez tej tutaj opcji wybrać. I dopinamy do tego dwa serwery AX-owe.
Żeby nam to nie uciekło, tutaj od razu zapiszemy. Potrzebujemy jeszcze silnik aplikacji, czyli tego, ten serwer, który hostuje SAP. My w tworzeniu tego układu bazujemy na całych hostach. To oczywiście jest tylko propozycja, ponieważ z tego widoku, z tego obszaru widzimy, że możemy sobie wybrać pojedynczy serwis. Bardzo często na naszych wdrożeniach, jeżeli chodzi o bazy danych, implementujemy takie zapytanie, które w bazie danych, na przykład Oracle'owej, robi insert, update, delete recordu. To jest jeden serwis, który wykonuje taką cykliczną operację. Żeby on to wykonał, to tak naprawdę wiele rzeczy musi działać. Jest baza skonfigurowana, słucha w sieci, mamy do niej sesję utworzoną. Jeden taki serwis wystarczy, żeby powiedzieć, że tak, no, prawie z dużą pewnością, że ta baza rzeczywiście funkcjonuje poprawnie i możemy ten serwis włożyć jako odpowiedzialny za pracę bazy. Zobaczmy, jak ten stan tutaj się odświeżył. OK. Co się stało? Tutaj ja celowo jedne z serwerów mam w stanie krytycznym, żeby pokazać właśnie ideę funkcjonowania tego spójnika logicznego bez state. Złożenie tego wszystkiego właśnie jest tym, o co nas pyta zazwyczaj dyrektor działu. Czyli pewne złożenie logiczne. Tworząc ten obiekt, możemy go również stworzyć jako serwis w aplikacji, co pozwala nam na raportowanie, uruchamianie powiadomień, co będzie już właśnie łączyło tą całą logikę. Przepraszam. Ciekawym elementem również w tym kreatorze jest taki host, który może przyjmować dowolny stan. Stan zupełnie zrandomizowany, tak? On nawet się nazywa random. Dodając taki obiekt, możemy sobie obserwować, jeżeli mamy już dużo tych naszych usług biznesowych, możemy obserwować, jak zmieniający się stan w grupie jednego z serwerów będzie nam rzutował na stan całej grupy. Często jesteśmy pytani, jaki coś ma skutek, tak, na aplikację. Jeżeli dobrze zamodulujemy ten obraz, on nie musi być taki prosty jak tutaj, może składać się z jeszcze większej ilości tych zagnieżdżeń, to w bardzo prosty sposób możemy sobie obserwować, co się dzieje, kiedy element ulega awarii. Ale ja bym powiedział, że to jeszcze nie jest nasz jakby tutaj ostateczny cel, bo to narzędzie jest bardzo fajne, ale cały czas pokazuje monitoring uruchomiony z perspektywy naszej własnej serwerowni. Czyli troszeczkę mamy narzędzie do zabawy z własnymi urządzeniami. Tak? Czyli pojawia się cały czas to pytanie, ta odpowiedź jakby na pytanie, dlaczego nie działa. Tak u mnie działa, bo sam sobie to monitoruję. I celowo zadaję to pytanie, z jakiej perspektywy my chcemy ten nasz system monitorowania uruchomić. Tak? Innymi słowy, dla kogo my to robimy i kto jest klientem tych naszych usług w dziale IT, bo po prostu na co dzień zapominamy o tym użytkowniku końcowym, dla którego to wszystko jest, dlatego to nasze dział IT działa, funkcjonuje. Tak? Definicja prosta, dział IT wspomaga pracę. Tak nie jest, nie prowadzimy działu IT w firmie dla samego siebie, tylko on ma wspomóc pracę użytkownika, dlatego monitoring powinien zawierać takie elementy, które badają aplikacje postrzegane właśnie z perspektywy użytkownika. Do tego celu, tak naprawdę, jeżeli użytkownik pracuje na aplikacji twardego klienta okienkowego, tak, to musimy tak stworzyć test, który pozwoli nam zapomnieć o tej całej infrastrukturze pod spodem, o tych SN-ach, storage'ach, routerach i tych wszystkich procesów, których tworząc możemy wiele pomyłek zrobić, a my tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ta aplikacja końcowa dała się uruchomić po stronie klienta. Tak? Dobrym przykładem, dobrym połączeniem do monitoringu są systemy, tak jak tu będę pokazywał, aplikację Test Complete. To jest aplikacja, która wywodzi się z testowania przez deweloperów i do testowania cyklicznego zmieniających się wersji aplikacji. Zobaczmy, jak to działa. Tu przeskoczyłem.
Takie środowisko również mam dla Państwa przygotowane. Środowisko pozwala na stworzenie dowolnego testu. Ja jeden z ostatnich usunę. Stworzymy wspólnie nowy projekt. Wybieramy typ aplikacji, który chcemy testować. Czyli co ten nasz użytkownik tak naprawdę robi na co dzień? Czy on używa zwykłych okienek, czy to jest aplikacja webowa, web service, komponent Java? Inne będzie zasada testowania, ale aplikacja na to pozwala. Wskażemy sobie program, który chcemy przetestować cyklicznie. Łatwo nam będzie zadziałać na znanym MS Paint'cie. W rezultacie działania tego systemu, tego programiku, to jest niedrogi program, który pozwala nam stworzyć skrypt, uruchamialny skrypt, który nagra nam pracę użytkownika, pozwoli zweryfikować, wstawić pewne punkty kontrolne do tej jego codziennej pracy. Jeżeli on generuje raport, możemy pewne hasła wychwycić, sprawdzić obecność tych elementów, które potwierdzają działanie aplikacji i to zawsze do monitorowania. W różny sposób możemy albo wpisać do harmonogramu Windowsa, albo możemy uruchamiać to cyklicznie poprzez nasz system monitorujący. Jednym przyciskiem wystartowania takiego nagrania od razu skojarzona aplikacja nam się pojawi i możemy wprowadzić tekst. Ja go nawet sobie zaznaczę. Skopiować taki fragment tekstu i użyć właśnie takiego punktu kontrolnego, tak, że użytkownik coś wprowadził w formularz danych, mamy je zapisaną jego w sekwencji działań i sprawdzamy, czy to, co mamy w schowku, bo ja zrobiłem tutaj kopiuj, czy jest zgodne z jakimś fragmentem tekstu, który tutaj wpisujemy. Aplikacja nam podpowie to, co mamy tam wpisane. Również, jeżeli mamy komponenty graficzne, to możemy kontrolować obraz taki graficzny, tak, nie tylko pola tekstowe, ale zaznaczyć od razu cały obszar i występowanie tego fragmentu. Niestety ten rzutnik ma słabą rozdzielczość i tu nie wszystko ja widzę. Dobrze, potwierdzenie zadziałało. Nie zapisujemy, zakończymy naszą pracę, zakończymy nagrywanie. Utworzy się nam coś w rodzaju takiego skryptu aplikacji, takiego parajęzyka, co pozwoli, to jest z tego poziomu możemy to sobie puścić, przetestować. To jest automat. O to w tym chodzi. Zobaczymy, czy on to dobrze skończy. Obserwujmy wynik. To jest nie tylko scenariusz, który uruchamia aplikację, ale też mamy od razu fragment, który no, robi tą walidację, tak? Potwierdza nam, czy rzeczywiście te dane, które tam wskoczyły w formularze, czy są czy się pojawiły u użytkownika. Jak wspomniałem, pod koniec działania tego narzędzia mamy skrypt. Jeżeli sobie spojrzymy w plik konfiguracyjny agenta Windowsa do naszego monitora. On ma pewne pliki konfiguracyjne. Jednym z nich jest właśnie plik, który posiada definicję dodatkowych poleceń, które można uruchomić. Wystarczy tutaj właśnie wprowadzić zmienną. Nasz monitor zapyta o taki fragment, aplikacja zostanie przetestowana. Odpowiednimi kodami wyjścia będziemy od razu znali wynik poprawnego testu. W świecie open source'owym również jest na to odpowiednik. Nie jest on tak wygodny jak test complete,
ale bazując na dobrej dokumentacji, na dobrym opisie poleceń, również możemy test stworzyć. Również to pokażę. Bardzo prosty test. Uruchomienie aplikacji EXE, wyczekanie, aż ona się załaduje, wprowadzanie poleceń. Tak jak w tamtym przypadku, mamy możliwość skompilowania tego kodu właśnie do też pliku wykonywalnego, który możemy od razu podpiąć pod agenta monitoringu. Gdy będziemy chcieli to uruchomić, identycznie, tak? Symulator po prostu podąża za ruchami użytkownika, tylko w tym autoicie, tak się nazywa to rozwiązanie, ten projekt, sami musimy to wprowadzić w skrypcie. Jak to działa z perspektywy systemu monitorującego? Po jednej stronie mamy serwis, który odpowiada właśnie za testy, a po drugiej stronie podgląd na VNC stacji Windowsowej użytkownika. W tym nagraniu wykonamy z poziomu monitora po prostu zwykły test tego serwisu. Jest wciśnięty klawisz test, a po stronie Windowsa otwierana automatycznie aplikacja wprowadza dane i je weryfikuje. No i tu jest ważny ten status, tak? Poprzez zmierzenie tych punktów kontrolnych możemy sterować kodem wyjścia ze skryptu. No i dzięki temu aplikacja jednoznacznie wie, czy ten nasz produkt dla użytkownika funkcjonuje. Naszym zaleceniem i naszym takim pomysłem, do czego przekonujemy klientów, to jest w skali większego przedsiębiorstwa uruchomienie takich symulatorów rozproszonych terytorialnie, tak? Po różnych miejscach, jeżeli mamy te oddziały, to sprawdzamy funkcjonowanie tego naszego symulatora właśnie z tych punktów, bo za to jesteśmy odpowiedzialni jako dział IT. Odrywamy się od tych wszystkich czeków, które mieliśmy, i tworzymy taką mapę testów rozproszonych. I przekonujemy, że dopiero to sprawdzenie no, jest wiarygodne i na tej podstawie możemy generować raporty SLA i rozliczać się z naszymi klientami, czy to wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, bo to już dzisiaj trochę się zaciera ta różnica, tak? Po prawej stronie mamy słupkowy raport typu SLA, możemy mierzyć czasy dostępu. W tych testach możemy pewne też czasy podawać, żeby mieć je później dostępne z poziomu monitoringu. Serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli jakieś pytania może się pojawiły, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli więcej pytań odnośnie samego rozwiązania, to jesteśmy też na stoisku dostępni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.